chirurgii to drugi oddział w suwalskim szpitalu spełniający europejskie i krajowe wymogi oraz standardy XXI wieku. Pieniądze na modernizację, zakup sprzętu i wyposażenie, około 3 milionów złotych, wyłożył właściciel, Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone zostały głównie na stację dializ, w której przybyły 3 sztuczne nerki. Zwiększyliśmy liczbę stanowisk. Docelowo mamy 22 stanowiska, z czego 2 to są stanowiska ostre, a 2 HB z HCV dodatnie, co powoduje, że no, dializowanie chorych będzie bardziej przyjemne dla chorego. Jest większa przestrzeń, są toalety, są sanitariaty, szatnie. W suwalskiej stacji dializowanych jest obecnie ponad 100 pacjentów z 4 powiatów. Po remoncie nie zmieniła się liczba łóżek na oddziale nefrologii. Jednocześnie może być hospitalizowanych 16 osób, ale w razie potrzeby będzie mogło być ich więcej. Projektanci, przeprojektowując ten oddział, przewidzieli możliwość jego rozbudowy również o oddział łóżkowy, jak również o nowe stacje dializowane. Na oddziale i w stacji dializ chorymi opiekuje się 6 lekarzy. Myślimy, że jeszcze są możliwości tutaj zatrudnienia rezydentów. Jest zainteresowanie ze strony rezydentów. Mamy koleżankę, która chce do nas przyjść i wydaje mi się, że radzimy sobie. Sprawnie z remontem poradzili też sobie wykonawcy, którzy skrócili termin o pół roku. Szpital w sporej części jest placem budowy. Nakłady inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł szacowane są na 41 milionów złotych. Już jest realizowane duże zadanie inwestycyjne, jeżeli chodzi o oddział zakaźny, który ma być przeniesiony z ulicy Bulwarowej. Tutaj cykl realizacji jest przewidziany, zakończenie go na maj następnego roku. Wszystko wskazuje, że zostanie również przyspieszony, że w miesiącu styczniu pierwsi pacjenci trafią na ten oddział. Jest realizowane również duże zadanie inwestycyjne, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy. Następnie jest przewidziane zadanie, które już jest w trakcie przygotowania, oddział intensywnej opieki medycznej, kilkumilionowe zadanie. Przygotowujemy się do rozbudowy, modernizacji oddziału onkologicznego, następnie blok operacyjny, oddział pediatryczny i tak dalej, sporo tego jest. Inwestycje będą w części kontynuowane. Już podpisane przez dyrekcję szpitala umowy na przyszły rok opiewają na kwotę 30 milionów złotych. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji ustawili konstrukcję sztucznej ślizgawki w Parku Konstytucji 3 maja już w końcu listopada. Typowo jesienna pogoda, aż do minionego poniedziałku, kiedy zaczęli wylewać wodę i mrozić lodowisko, przeszkadzała w dalszych pracach. Było jednak kilka chłodniejszych nocy. Tam w ciągu dnia temperatura jest tam na plus 1, na plus 2, ale noce są chłodne i stwierdziliśmy, że już jest na tyle wystarczająco, że możemy chłodzić tą warstwę wierzchnią. Także ta czynność no, będzie prowadzona do końca tygodnia. Agregaty cały czas pracują. Myślę, że też temperatury cały czas w nocy są poniżej zera, że nam to jednak troszeczkę pomoże. W ciągu 7 następnych 6 dni lodowisko powinno być, jeżeli temperatury nie będą zbyt wysokie, gotowe do użytku. Nie zmienią się zasady korzystania z lodowiska ani ceny biletów wstępu. Jedynie wypożyczenie łyżew będzie troszeczkę droższe, bo złotówkę, same godziny pobytu, czyli tercje tutaj są w tych samych cenach. Do godzin 14 uczniowie będą w zorganizowanych grupach mogli korzystać za darmo. No po południe już będzie korzystać można z wypożyczalni, będzie można tutaj przychodzić w grupach, nazwijmy to, niezorganizowanych. No i wtedy już ponosimy koszty korzystania z lodowiska i wypożyczenia łyżew. Będzie czynne od godziny 8 do godziny 21. Zresztą w zależności od potrzeb, od ilości osób przychodzących w poszczególne dni, będziemy tutaj elastycznie do tego wszystkiego podchodzić. Według prognoz w ciągu najbliższych 2 tygodni nie będzie dużych mrozów ani opadów śniegu. Na razie można zapomnieć o nartach, sztuczne lodowisko będzie jedyną atrakcją. Jeżeli aura pozwoli, czyli przynajmniej tak jak teraz, noce będą z przymrozkiem, a w ciągu dnia będzie temperatura koło zera, to myślę, że na święta będziemy jedyną wypożyczalnią i łyżew, i jeżeli chodzi o korzystanie z lodowiska tutaj w okolicy, która no, zapewni jakiś zimowy wypoczynek. Kupione przez miasto za 380 tysięcy złotych lodowisko 2 razy w roku jest ustawiane na placu przed muszlą koncertową i demontowane. Wszystko wskazuje na to, że to jego ostatni sezon, przynajmniej w tym miejscu.
Bardzo dużo elementów jest, które już się wyeksploatowały. To samo, jeżeli można popatrzeć na rurki, one są już troszeczkę pogięte. Niektóre musieliśmy wymieniać, bo były pęknięte. To samo, jeżeli chodzi o podesty. To lodowisko funkcjonuje w tej chwili po raz piąty. Wcześniej było przygotowane z amortyzacją na 4 lata. Także i tak jeden rok, można powiedzieć, dodatkowo będzie nam służyło. Co roku do funkcjonowania ślizgawki trzeba dopłacać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale jak przekonuje dyrektor OSIR-u, trzeba pamiętać o tym, iż suwalscy uczniowie do godziny 14 korzystają z niego za darmo. To lodowisko będzie mogło dalej służyć suwalczanom pod warunkiem, że znajdzie się dla niego stałe miejsce. Władze miasta myślą o zlokalizowaniu go na osiedlu Północ, w pobliżu zespołu szkół nr 10 lub szkoły podstawowej nr 7. Pani Zofia boi się nadchodzącej zimy. Już teraz koczuje po znajomych i rodzinie. W mieszkaniu starszej pani nawet w kurtce jest zimno. Piec kaflowy dymi i nie chce działać prawidłowo. Interwencyjnie sprawą zajął się konserwator z zarządu budynków mieszkalnych. Znamy ten problem. Ta pani przyszła, otrzymała lokal socjalny. Otrzymała go zgodnie z wyrokiem sądu z osoby spółdzielni mieszkaniowej. I znamy ten problem, że piec trochę dymi. Był tam od nas fachowiec z DUN, który no myślę, że niedługo usunie ten problem. To lokal socjalny i niestety nie ma w nim centralnego ogrzewania. Dyrekcja Zarządu Budynków Mieszkalnych obiecuje problem szybko i skutecznie usunąć. Pani będzie tam mieszkała, pani ma przydział, będzie mieszkała, piec usprawnimy i będzie pani mieszkała. Piec po prostu był dłuższy czas nieużywany, no i trzeba go teraz doprowadzić do używalności. Także my to załatwimy, rozpalimy, napalimy, nauczymy panią, jak się używa piece, jak się pali w piecu i myślę, że pani sobie poradzi później. Niestety z lokalami socjalnymi w naszym mieście nie jest łatwo, choć przybyło wiele nowych mieszkań. W tym przypadku sprawa oby skończyła się pomyślnie. Obie drużyny zagrały na wysokim poziomie, toczyły zaciętą, wyrównaną walkę. Przez 2 godziny kibice w hali OSIR przeżywali istną huśtawkę nastrojów. To był naprawdę bardzo dobry mecz, który tutaj dawno w Suwałkach, myślę, że takiego meczu nie było. Duży, bardzo wyrównany. Myślę, że też dla kibiców bardzo fajny, był emocjonujący. Oprócz emocji, sympatycy Ślepska przeżyli chwilę radości. Faworytem tego meczu był bowiem zespół z Nysy, który w przypadku wygranej awansowałby na pozycję lidera. Przyjechaliśmy, nie ukrywam, po zwycięstwo. No znowu tiebreakiem żeśmy zakończyli mecz i to przegranym. To już jest 4. tiebreak, to jakieś przekleństwo fatum nad nami. No ale gratuluję Adamowi i Adama drużynie, bo po prostu zagrali do końca. Naszpikowana ogranymi w plus lidze zawodnikami z byłym reprezentantem Polski Jarosławem Stanclewskim na czele ekipa Stali na początku zdominowała gospodarzy. Zespół doświadczony ma doświadczonych zawodników. My próbowaliśmy walczyć i myślę, że przede wszystkim dzisiaj wygraliśmy z nimi walką, bo graliśmy od początku do końca. Nie było tak jak w meczu z Piłą, że w pewnym momencie te głowy nam wszyscy moi zawodnicy spuścili i nie było komu poderwać tej drużyny do boju. Mogło zakończyć się jednak porażką. W pierwszym secie przewaga gości była bardzo wyraźna. To była konsekwencja zagrywki. Odrzuciliśmy przeciwników zagrywką i było łatwiej ustawić blok. Także najpraktycznie kapitana wyłączyliśmy w ataku i to był nasz główny cel. Faktycznie Kamil Szybkowski został wyłączony. Potrafiliśmy wygrać, więc możemy wygrywać bez naszego lidera, bo wiadomo, żeby jeszcze Kamil troszeczkę tutaj dołożył swoje ten, ale to by było nam o wiele łatwiej, ale trzeba przyznać, że taki dzień zdarza się najlepszym, więc tutaj Kamila trzeba usprawiedliwić. Na szczęście wszystko w tym meczu wychodziło Januszowi Górskiemu, który został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. 19-latka dzielnie wspierali Łukasz Rudzewicz, Jakub Radomski i Michał Stępień, a udanymi zagrywkami i kiwkami popisywał się Łukasz Jurkoić. Ślepsk efektownie wygrał 2 kolejne sety i nie załamał się porażką w 4. Tiebreaka biało-niebiescy wygrali już 15-11. Suwałki miały cały czas przewagę, to jedną, to 2 punktami ciężko się goni, no lepiej się o wiele gra, jeżeli no, my wygrywamy,
łatwiej po prostu jest zagrać, trudniej i tak dalej, a tak jeżeli przegrywa się 1-2 punktami w tym krótkim secie tiebreakowym, to no wiadomo, ręka troszkę lata i czy to w ataku, czy to w zagrywce, i nie jest to tak, jakby chciało się zagrać. No gratuluję jeszcze raz Adamowi, no potrzebne im były te 2 punkty. Radość w ekipie Ślepska, którą mącą niestety kontuzje. Uraz barku, kto wie, czy nie do końca sezonu wykluczył z gry Dominika Wójcickiego. A kilka tygodni przerwy czeka Bartosza Koniecznego, który na treningu skręcił kostkę. Będzie to już 12. edycja charytatywnej imprezy organizowanej przez Agencję Promocji Sportu Polski Sport, Wigry Suwałki oraz OSIR. Dochód ze sprzedaży kosztujących 8 zł biletów wstępu z licytacji pamiątek sportowych, koszulek i piłek zostanie przeznaczony na wakacyjny wypoczynek dzieci z ubogich rodzin z Suwalszczyzny. Kibice będą mogli wylosować atrakcyjne nagrody, uczestniczyć w konkursach, no i obejrzą 10 emocjonujących spotkań z udziałem 5 zespołów. Po raz pierwszy w Suwałkach zagra Legia Champions, a w niej byli reprezentanci Polski Leszek Pisz, Marek Jóźwiak i Zbigniew Mandziejewicz. Prymatu będzie bronić reprezentacja Litwy z Darvydasem Szernasem i Grażwydasem Mikulenasem. W drużynie prezydenta Suwałk wystąpią do niedawna związani z Wigrami Maciej Makuszewski i Piotr Stokowiec, znani z boisk ekstraklasy Wojciech Szymanek i Daniel Gołębiewski, a także reprezentanci Łotwy Igor Tarasow i Gruzji Sasza Rekiaszwili. W reprezentacji dziennikarzy pojawią się m.in. Tomasz Zubilewicz z TVN-u, Wojciech Jagoda z N-Sportu i Cezary Olbrych z Kanału Plus. Na najgorętszy doping będzie liczyła drużyna Wigier Suwałki, w której zadebiutuje pozyskany właśnie 21-letni Patryk Gądek, były gracz młodej ekstraklasy Jagiellonii Białystok, ostatnio występujący w Płomieniu Ełk. Początek sobotniego turnieju przypomnijmy godzina 15. Uczestnicy spotkań to przedszkolaki i uczniowie klas 03 szkoły podstawowej. Organizatorami są szkoła numer 7, policja i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Tradycyjnie już kolejna impreza, którą organizujemy z młodzieżą, ze szkołą 7, z policją, no z miastem, to patronat wziął, objął patronat pan prezydent. No i tradycyjnie chcemy propagować to bezpieczne poruszanie się po drogach. A jak czym skorupka za młodo nasiąknie, tym pachnie na starość. W formie zabawy, konkursu, piosenki młodzi ludzie uczą się bezpiecznego zachowania na drodze, na podwórku, wobec nieznajomych, wobec zwierząt. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok ta młodzież się bardziej interesuje i bardziej jest jakby przygotowana do tego, żeby uczestniczyć w takich programach, w tworzeniu takiego teatru na scenie dla innych. Jednocześnie ci inni już też śpiewają te piosenki związane z bezpieczeństwem. Widać się, tak żyje cała sala. To jest kontakt sceny z młodzieżą tutaj. Przez zabawę się najbardziej zapamięta wszystkie elementy, co są związane, kiedy można, kiedy nie można. I to, a jeszcze jak dostaje ktoś nagrodę, no dzisiaj miałem taką sytuację, wręczam kamizelkę, mówię, to moje marzenie, mówię, bo żeby otrzymać kamizelkę, no słuchaj, to jest coś wspaniałego. Dzieci uczyły się pozycji żółwika w obronie przed zwierzętami, reagowały na sygnały policjanta i światła kierowania ruchem, doskonale znały jazdę w pasach w aucie. Zabawa uczy. Ostatnio też tak samo bakałażyli, zrobiliśmy naklejanie Bądź Widoczny. No i zrobiliśmy naklejanie na kurteczkach, na hulejnogach, na łyżwo-rolkach i potem z tym dzieci poszedłem ich do korytarza. I wziąłem taką śliską lampkę i puściłem delikatne dzieci, część, która była w korytarzu ciemnym, a te, które były na zewnątrz, patrzyły, nie było widać. A tak stopniowo poświetlałem, coraz bardziej, ach, faktycznie, jak będziemy widoczni wszyscy. To, bo to wszystkie dzieciaki na zakończenie lekcji były oklejane tymi odblaskowymi materiałami. Nagrody to kamizelki odblaskowe dla całej grupy dzieci, by były widoczne na drodze. Już zmieniły się statystyki zdarzeń na drodze na korzyść dzieci. Starsi, warto się od nich uczyć.